Występ chóru gospelowego Croydon SDA Gospel Choir z Londynu zakończył 11 kwietnia w bielskim kościele Palotynów 14. edycję Festiwalu Muzyki Sakralnej na Podbeskidziu Sacrum in Musica. Kilkunastoosobowy chór śpiewający żywiołowo o Bogu podbił serca bielskiej publiczności festiwalowej, która gorąco oklaskiwała brytyjskich artystów. Grupa śpiewaków, znana z wielu koncertów, występów telewizyjnych oraz nagrań, wykonała utwory napisane głównie przez Kena Bartona, wokalisty i dyrygenta chóru, oraz znane standardy muzyki gospel. W ramach kolejnej edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej odbyły się w sumie 4 koncerty w różnych miejscach, m.in. w kościołach katolickich i ewangelickich Bielska-Białej. Cały festiwal rozpoczął się 8 kwietnia wykonaniem fragmentów dzieł kompozytorów muzyki sakralnej w kościele pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Solistką była światowej sławy artystka operowa Małgorzata Walewska. Kolejny wieczór wypełniła muzyka żydowska, a trzeciego dnia w ewangelickim kościele w Bielsku-Białej wystąpił chór prawosławny z Bułgarii The Great Voices of Bulgaria, który zaprezentował prawosławne pieśni starocerkiewne. Patronat nad festiwalem objęli ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej biskup Tadeusz Rakoczy oraz biskup diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego Paweł Anweiler.